Szczęść Boże, siostry i bracia. Simona Patalano i Angela Fabiani. Zaro, Włochy. 8 października 2021 roku. Orędzie Maryi. Simona. Zobaczyłam mamę. Miała białą suknię i złoty pasek w talii. Błękitny płaszcz, który okrywał także jej głowę, i koronę z 12 gwiazd. Jej stopy były bose i spoczywały na kuli ziemskiej. Mama miała lewą dłoń położoną na sercu, a prawą wyciągniętą ku nam, z długą koronką różańca świętego, zrobioną jakby z kropel lodu. Mama miała słodki uśmiech, ale i łzy w oczach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci moje, kocham was i dziękuję wam, że pospieszyliście licznie na to moje wezwanie. Proszę was usilnie, dzieci moje, dajcie się poprowadzić. Chwyćcie moją dłoń i pozwólcie się poprowadzić do Chrystusa. Dzieci moje, módlcie się. Módlcie się za mój ukochany Kościół, za moich umiłowanych i wybranych synów, kapłanów. Módlcie się, dzieci, za jedność Kościoła. Módlcie się za jedność rodzin. Zło stara się na wszelkie sposoby je podzielić, by je zniszczyć. Módlcie się, dzieci, o jedność chrześcijan. Dzieci moje, chrześcijanin, który modli się z miłością i wiarą, jest jak maleńki płomyk, a wiele maleńkich płomyków razem staje się wielkim ogniem, nie do ugaszenia, którego zło nie zdoła zagasić. Dlatego, dzieci moje, proszę was jeszcze, żebyście się modlili. Otwórzcie serca dla Pana. Córko, módl się ze mną. Modliłam się z mamą za Kościół Święty, za kapłanów i za tych wszystkich, którzy powierzyli się moim modlitwom. Potem mama kontynuowała: dzieci moje, kocham was. Otwórzcie serca i dajcie się zalać miłością Chrystusa. Kocham was, dzieci moje, kocham was. Daję wam teraz moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do mnie. Angela. Tego wieczoru mama ukazała się cała ubrana na biało. Także płaszcz, który ją okrywał, był biały i ten sam płaszcz okrywał także jej głowę. Na głowie miała koronę z 12 gwiazd. Ramiona mamy były otwarte w geście przyjmowania. W prawej dłoni miała długą koronkę różańca świętego, białą jak ze światła, która sięgała jej prawie aż do stóp. Mama miała na piersi serce z ciała, ukoronowane cierniami. Na środku serca był płomyk, który płonął. Jej stopy były bose i spoczywały na kuli ziemskiej. Na ziemi był wąż, którego mama trzymała mocno swoją prawą stopą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, dziękuję, że jesteście tu w moim błogosławionym lesie, w tym dniu tak mi drogim. Dzieci moje, tego wieczoru przychodzę przynieść wam orędzie miłości i pokoju. Dzieci najukochańsze, dziś raduję się z wami, płaczę z wami, jestem blisko każdego z was. Tu wskazała na swoje serce. Umieszczam was wszystkich w moim niepokalanym sercu. Dzieci, moje serce płonie miłością do was.
bije dla każdego z was. Kocham was, dzieci. Kocham was ogromnie i moim największym pragnieniem jest, żebyście wszyscy byli zbawieni. Dzieci moje, także dziś wieczorem proszę was o modlitwę. O modlitwę za ten świat, coraz bardziej uciskany przez siły zła. Dzieci, proszę was, żebyście trzymali się z dala od tego wszystkiego, co jest złe. Kiedy czujecie się zmęczeni i dręczeni, szukajcie schronienia w modlitwie. Padajcie na kolana i módlcie się. Elu nazywa siebie chrześcijanami, ale jeszcze się zwracają do wróżących z kart, z ręki i do świata okultyzmu, wierząc, że rozwiążą tak każdy problem. Dzieci najukochańsze, jedyne zbawienie jest w moim Synu Jezusie. Spożywajcie każdego dnia Jezusa w Eucharystii. Proszę was usilnie, dzieci, nie oddalajcie się od prawdy, idąc za fałszywymi i daremnymi pięknościami tego świata. Dzieci najukochańsze, proszę was usilnie, żebyście mnie słuchali i szukali schronienia w jedynym zbawieniu, którym jest mój Syn, Jezus, który umarł za każdego z was. Potem mama poprosiła mnie, żebym się z nią pomodliła. Pomodliłam się za wszystkich tych, którzy powierzyli się moim modlitwom, a także za wszystkich obecnych kapłanów. Potem mama mówiła dalej: dzieci, módlcie się wiele za kapłanów. Nie osądzajcie ich, ale módlcie się za nich. Są oni bardzo krusi i potrzebują wiele modlitwy. Na koniec z serca mamy wyszły promienie światła, które oświetliły niektórych pielgrzymów. Córko, to są łaski, które daję wam tego wieczoru. Na koniec pobłogosławiła wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Siostry i bracia, w imieniu Maryi zachęcamy was do podejmowania pokuty w różnych wymiarach naszego życia. Prośmy Maryję o światło, co w naszym życiu może stać się darem złożonym naszemu Ojcu jako przebłaganie za grzechy świata, braci i sióstr i swoje. Do czego, siostro i bracie, zaprasza cię Maryja? Z jakim światłem przychodzi do ciebie twoja miłująca mama? Czy masz siłę i odwagę, by to odkryć? Siostry i bracia, dziękujemy za oglądanie naszego kanału. Dziękujemy za subskrypcję i prosimy o subskrypcję, tak by zgodnie z wolą Boga, naszego Taty, orędzia dotarły do jak największej liczby Jego dzieci. I módlcie się, byśmy dalej w woli Bożej prowadzili ten kanał. Bóg zapłać.